Zachęcam do wysłuchania i krótkiego rozważania fragmentów Pisma Świętego. W Starym Testamencie znajdujemy na dzisiaj słowo z Księgi Malachiasza, z rozdziału 1 i 6 wiersza. Syn czci Ojca, a sługa swego Pana. Jeżeli ja jestem Ojcem, to gdzież jest moja cześć? I drugi fragment to fragment Ewangelii Świętego Mateusza, zapisany w 21 rozdziale, w wierszach 28 i 29. Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego: synu, idź pracuj dziś w winnicy. Ten odpowiedział: nie chcę, ale potem okazał skruchę i poszedł. Dwa fragmenty, które wskazują na relacje, jakie panują w rodzinie pomiędzy ojcami i synami. Ale właściwie to nie wystarczy tylko powiedzieć o ojcach i synach, dlatego że trzeba mówić o relacjach, jakie panują między rodzicami i dziećmi. Dlatego że te słowa odnoszą się do tego, jak powinna funkcjonować rodzina i jak powinna odbywać się komunikacja pomiędzy dziećmi i rodzicami i w jaki sposób powinniśmy wzajemnie okazywać sobie szacunek. Biblia bardzo często dokonuje porównań i odniesień do życia rodzinnego, żeby zobrazować tak naprawdę, jakie powinny panować relacje pomiędzy Bogiem i człowiekiem i w jaki sposób człowiek powinien odnosić się do swojego Boga, Ojca, Stwórcy. Ale zwróćmy uwagę na chwileczkę na rolę ojca w rodzinie, czy w ogóle rodziców. Oczywiście Biblia najczęściej mówi o roli ojca. Ojciec powinien troszczyć się o dom, o byt, ale powinien troszczyć się też o szacunek dla całego domu, dla całej swojej rodziny. Wypracowywać jakby ten szacunek swoją życiową postawą. W rodzinie kształtują się postawy wszystkich. Oczywiście najczęściej dzieci, które się wychowują i pobierają wzorce życia od swoich rodziców. Ale powiedzmy szczerze, że też wiele rzeczy uczymy się od swoich dzieci. Przede wszystkim uczymy się, jak wyrażać uczucia, jak wyrażać swoją miłość, jak radzić sobie z sytuacjami, które są nerwowe, trudne do przezwyciężenia i jak wzajemnie pamiętać też o sobie, żeby wiedzieć, że jesteśmy sobie bliscy. Do tego wszystkiego potrzebne są przynajmniej dwa czynniki: cierpliwość i miłość. Cierpliwość jest potrzebna po to, żebyśmy potrafili zrozumieć podejmowane decyzje. My, rodzice, powinniśmy mieć wiele cierpliwości dla swoich dzieci, żeby zrozumieć, kiedy one nie chcą wykonać czasami tego, o co je prosimy, czy wręcz nakazujemy. Żebyśmy mogli również w cierpliwości dokonać pewnych zmian poprzez przemyślenia. Miłość natomiast jest potrzebna, żeby być blisko siebie, żeby nie zepsuć relacji, także poprzez odmienność zdań. Jak to wygląda w relacjach między Bogiem a człowiekiem? Podobnie. Też odbieramy wiele miłości i dobra od swojego Ojca. Doświadczamy Jego błogosławieństwa. Ale przyznajmy, że czasami po prostu w biegu codzienności zapominamy. Nie dlatego, jak gdybyśmy odwracali się od Pana Boga, ale czasami zapominamy o tym, żeby okazać Mu szacunek i miłość. W przeszłości Bóg przypominał o tym przez swoich proroków. Przypominał swojemu ludowi, że On jest Ojcem, który zatroszczył się o ten lud, który go stworzył i który prowadził. Obecnie Pan Bóg błogosławi nam i dba o to, żebyśmy też w tych nowoczesnych czasach, które wcale też nie są łatwe, żebyśmy mogli zwycięsko przechodzić przez wiele różnych życiowych prób. Zdarza się czasami, że my, podobnie jak ten jeden z synów, mówimy: nie chcę. Ale dobrze, jeśli właśnie w cierpliwości
Mamy troszeczkę czasu na przemyślenie swoich decyzji i ich zmianę, że znów możemy powrócić i wykonać to, czego chce, czego pragnie od nas Ojciec. Bóg wynagradza swoje dzieci, wynagradza nas swoim błogosławieństwem. On dodaje nam siły, dodaje łaski. Dlatego niech i te słowa, które są dzisiaj impulsem do przemyśleń na ten nowy dzień, niech nam towarzyszą, abyśmy pamiętali o swoim Ojcu i abyśmy mogli okazywać Mu szacunek i oddawać Mu cześć. Dobrego dnia.